z dużych zakładów produkcyjnych trafiliśmy do takiego domku piętrowego, niezamieszkałego. Domek został wypatrzony z trasy, także zawróciliśmy i nie oto jesteśmy. Także zapraszam do wnętrza. Sprawdźmy, co się w nim znajduje. Pozostawało tego dość dużo. O ja, jaki fajny czajniczek. Zegar zatrzymał się na godzinie 8:20. Stare radyjko. Główna szafka kuchenna. I wszechobecne pajęczyny, które świadczą o tym, że dawno nikt tutaj do nich nie zaglądał. Ostatnie przesyłki listowe z 2013 roku. Czyli wszystko wskazuje na to, że od 4 lat nikt tutaj nie mieszka. Z Urzędu Gminy zaświadczenie z roku z września 2014 roku. Po co komu tyle telefonii w domu? Stary telewizor, ale już w kolorze. Do włosów. Jakieś papierzyska. Już tradycyjnie zobaczę, jaka widnieje na nich data. Tu są pozdrowienia z Eurobanku. 11 rok. '89. Szafki kuchenne. Jakoś to chyba odwykłem od eksploracji budynków mieszkalnych. Jakoś tak się dziwnie czuję. Nie wiem, czy na komarcu gdzie widać, ale wejście do tego pomieszczenia utrudnia pajęczyna. O, jaki wielki pająk.
No, jesteśmy na pierwszym piętrze. Trochę nie rozumiem, dlaczego ten tynk ze ścian leży teraz na posadzce. Czy to wilgoć zrobiła swoje? No, jest koszmarne piętro. Pomieszczenie, w którym i wszędzie pajęczyny. Ciężko jest wejść do pomieszczeń. Na pierwszym piętrze. Tutaj jest po prostu inny świat na górze. Nasze, no, można to nazwać pokojami, tylko że to tak wygląda, jakby ktoś z kłótynki. Nie, to chyba wilgoć zrobiła takie spustoszenie. No i wyjście na stryszek. Tak wygląda pierwsze piętro tego budynku mieszkalnego. Jeszcze oświetlenie choinkowe. A i koszyczek na szklankę, zresztą jest ich więcej. Pudełko z jakimiś dokumentami. Piła do przesyłka z 14, znaczy koperta ostemplowana. Następny widoczny rok 2014. No, dziwny budynek. Co, jesteś tutaj, czy na dole? Widziałaś tą spiżarnię? Przy wejściu po lewej stronie to ciężko jest wejść, bo pajęczyna jest na całej szerokości drzwi rozciągnięta. Spiżarka, ale pełna wszelakich przetworów. A i wszędzie pajęczyna. Zobaczmy pierwsze jeszcze tutaj to pomieszczenie na dole. Jezu. Kiedyś to była łazienka. Wszędzie pajęczyny, czyli nikt tutaj nie wchodził. Thank you.
nocy. Pamiątkowo pierwszej Komunii Świętej z 1984 roku. Telewizor. Legitymacja ubezpieczeniowa. Z książkami. Jedna z znalezionych ciekawych pozycji to jest książka do nauki języka rosyjskiego. Z roku 1984. Koszyczek z kratkami. Skrzyneczki, wystawione zdjęcia. Skrzyneczki, które pełnią rolę albumu na stare fotografie, na stare rodzinne fotografie. Ktoś to wszystko zostawił. A szkoda, że to na pewno zniszczeje, zostanie zniszczone albo... W górnej szafce zamykanej też widzę kolejne zdjęcia. Schowane pod firankami. Na ścianach obrazy świętych. Patrz, tutaj nazwisko jest SU otwarte. Mhm. A gdzieś masz zawsze przytoczyć. A na dokumentach z jakichś urzędów przez U zamknięte. I teraz pytanie, kto zrobił błąd? Czy ksiądz, czy urzędnik? Urzędnik pewnie. Kartka. A widzisz, to sama sytuacja jak z domku pod łańcutem. Prawdopodobnie dzieci wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych, do New Jersey. Bo jest kartka na święta Bożego Narodzenia, rok 95. Także, że rodzice zostali, zestarzeli się i pomarli. Dom został, które mieszkują teraz tacy jak... Tu wiesz, jak oni w Stanach siedzą, to mają to daleko gdzieś. Jedno z pomieszczeń gospodarczych kryje takie oto skarby. Rama od roweru. Bardzo stara miska. No i szuflada z takimi, z taką drobnicą. Thank you.
No i wnętrze pomieszczeń w górnej części obiektu gospodarczego. Stary materac. Opuszczę blachy. Skrzynka ze starymi butelkami. Ciężko jest tam podejść. Proszę jeszcze z takim fajnym kapslem. Są naprawdę stare butelki. I tak wygląda farba, która łuszczy się tuż nad moją głową. Rolka papy. I skrzynka ze śrubami. Maska z pawania. Jeszcze spojrzenie na domek, z którego wyszliśmy. Tym kadrem będę się z wami żegnał. No i do zobaczenia przy kolejnych moich filmach. Pozdrawiam, cześć.